Witam serdecznie. Zaczynamy dzisiejszy dzień. Jest piękny poranek. Dzisiaj podejrzewam, że będzie bardzo, bardzo gorąco. Będzie bardzo gorąco, więc no, działamy sobie. Chowamy się trochę u mnie w pracowni, tak? No i tym sposobem będziemy tutaj sobie na spokojnie, uważając na nasze plecy, działać kłodą, tak? O, przywiozłem drucik. To ci drucik. Zbrojeniowy, ale taki fajny karbonany, nie? Nie za gruby, nie za chudy. To będziemy próbować coś tu dorobić do jego rączki i tak dalej, tak? Bo robimy barciochę, tak? Dorabiamy tą barcz do końca. Ten otwór mamy, jak widać, niebitny. Ale no tutaj jest jakieś 27 cm, no tak standardowo barciowo, tak? Tu nie miało być, tu miało być tak naturalistycznie, tak? Bez żadnej przeginki. No i udało mi się, potrenowałem sobie trochę frezarką, że zrobiłem taki kant, tak? W koło, bardzo ładny kancik, tak? I w ten kancik będzie po prostu wchodził taki dekielek, tak? Tu tak, o, deska może być krzywa, ale tak pasuje idealnie, nie? Tu dorobimy jakąś rąsię. Dorobimy jakąś rąsię, tak? Ewentualnie nabywca, bo to jest na zamówienie barcz, tak? Więc tu będzie można gdzieś, kiedyś w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, można nawiercić w tym dekielku oczywiście dziurę, czy to na pajączek, czy to na... czy to na jakąś siateczkę, tak? No ale jest dekielek, że w tym kancie bardzo fajnie. Do tego będę robił jeszcze oczywiście daszek trzcinowy. No i teraz zabawa wygląda w ten sposób, żeśmy dorobili dwa wylotki. Jeden będzie taki malutki jak palec, nie? Mały. Będzie u góry wylotek i on będzie w tej sferze jakby miodni, tak? Bo tak ta barcz będzie tak trochę konstruktywnie inaczej. No i tu dorobiłem wylotek większy, ale taki właśnie szczelinowaty, tylko po środku ma trochę więcej, nie? Ale szczelinowaty, tak na piłę. No i dorobiłem taką, o, że wyloteczek i doszlifowałem ładnie deseczkę, że jest daszek, tak? Że tu jest taki daszek, a tu sobie wchodzą. A tu po prostu tylko jest taki, o, wyloteczek, bo tu będzie dach, nie? Więc tu już nie potrzebny żaden daszek. Więc jest śmiesznie, tak? Te wlotki uważam, że są konstruktywnie fajnie zrobione. I teraz bawimy się dzisiaj dalej z tym całym faktem. Właz. Tak, żeby wam tak ładnie pokazać, jak zrobiliśmy właz. Bo to z zewnątrz już ją mam praktycznie zrobioną, tak? Z zewnątrz mam praktycznie ją zrobioną. Teraz będziemy dorabiać te różne pierdoły. I teraz własną, o, że jest jedna część, tak? Jedna część włazu. I poniżej jest druga część włazu, tak? O, zobaczcie. No i tak specjalnie jest zrobione. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak specjalnie. Ja wymuździłem tutaj i w ogóle po moich wcześniejszych jakichś tam działaniach właśnie z takimi rzeczami typu jakieś tam pięki, które już robiłem, że fajnie właśnie było jakby to, o, że tą dzielniczkę to może sobie tylko wyciągnąć ten właz górny na przykład, czy jak tam rozbierze w ogóle, tak? Tu wylotek ten niższy jest na tej wysokości, a ten wyższy jest u góry. Tak, tak wymuszczone, że tu właśnie z tej dennicy będzie mógł sobie, o, pach, pach, ładnie wymieść, tak, w poziomowli, czyli i tak dalej, nie? Więc tak, tu jeszcze podskrobię trochę, tu, o, zaraz będziemy dorabiać jeszcze resztę, tak, elegancko to nam, słuchajcie, wszystko wchodzi. A, to było tak. O. Tak.
i jest, słuchajcie, całkiem baja, prawda? No to taki ma włas, że podwójny, tak? Że niekoniecznie zawsze będzie wyciągał ten spodni. I teraz będzie taka filozofia, że tak jak jest ten górny wylotek gdzieś na tej wysokości, tak? To tu zaraz będę dorabiał, słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz, że są takie patyki już zrobione i one, jak są łóżeczka od dzieci, tak? I czasami coś stoi na śmietniku takiego, to zabierać to, tak? Bo te patyki, one mogą nam na różny sposób posłużyć właśnie do robienia takich właśnie dziwnych rzeczy, tak? Super ekstra, nie? Teraz tu będzie w zamyśle zrobienie coś takiego, że tu wewnątrz będzie po środku, tak? Na tej wysokości będzie tak kijeczek i tu, tak? I tak dorobię taką kratkę z listewek, że tą kratkę z listewek będzie można położyć na tych dwóch beleczkach, tak? Z tegoż to względu, że wizja nasza i ja mu to też zaproponowałem i tak dalej, że wizja nasza jest taka, żeby tą barcz troszeczkę próbować jakby unowocześnić. Czyli słuchajcie, będzie odwalony taki numer, że mu właśnie dorobię to, tu krateczka i teraz, jak on będzie se wpuszczał czy to rój i tak dalej, czy to pakiet se stworzy, bo teraz w lipcu chce jakieś, może w tym roku będzie chciał ją zasiedlić, bo fajnie, nie? Chociaż uważam osobiście, że lepiej na przyszły rok, bo ona by sobie porządnie wyschła, tak? To wizja jest taka, że tutaj można położyć szmatkę czy coś, koszulkę, słuchajcie, cokolwiek, byle te pszczoły nie przelazły do góry, można zapchnąć to pod uchą czy czymś, tak? I żeby one się uwiązały oczywiście na tej wysokości tej naszej kratki, prawda? I one wtedy jak mu pójdą ładnie w dół na dzikusa, tak? No to będzie elegancko. No i dodatkowo gdzieś na tej wysokości, tak? Spróbuję mu dorobić jeszcze takie krzyże. Krzyż, tak? I tak, nie? Tak? I tak. Tak? Żeby tu wychodziło i tu, i tu, i tu, tak? Zrobimy mu krzyże, na tej gdzieś wysokości. Że jak one tu pobudują, to tu będzie się ładnie trzymał plaster. No i tu będą miały te krzyż, to będzie się dobrze trzymały te plastry. No i to poniżej nie wiem, nie? Czy dorobić jeszcze jeden krzyż, czy nie wiem, tak? Ja bym już tak nie robił, bo potem będą problemy z wycinką tego miodu od spodu, nie? No i filozofia też jest taka, że tu mi akurat pasuje ramka warszawska zwykła u góry. Więc ja mu w tej mojej krawędzi dorobię, jak już będę miał tą kratkę moją, tak, na tej wysokości, takie ala snozy, coś, ale to na stałe, po prostu, jako kółeczko, on to będzie mógł wyciągnąć, jak będzie chciał, tak? Ale pszczoły zaczną od tego budować poniżej, nie? I teraz tak, że wiosną, jak już pszczoły się tam rozbudują i w ogóle, to właśnie motyw jest taki, że tu mu zrobię miejsce na jedną rameczkę warszawską zwykłą, ale ja tą rameczkę mu skrócę do wysokości tej kratki, tak? W momencie takim, jeśli on będzie miał tą rameczkę, to ja tą rameczkę mu podzielę już klepeczkami od razu, że on będzie mógł zrobić taki numer, żeby po prostu wetknąć w nią susz, tak? I tą jedną rameczkę sobie tak po prostu włoży. Chodzi o to, żeby je trochę zachęcić do tego, żeby one mu poszły do góry, tak? Żeby miał tą jedną rameczkę, nic więcej, tak? Nic więcej, nie będziemy kombinować żadnych takich rzeczy. No i ten drugi wylotek, i nawet jak on nie włoży tej rameczki, to się nic nie stanie, tak? O to chodzi. Chodzi o to, żeby one na tą rameczkę mu jakoś tak wpełzły dobrze. Może też wyciąć kawałek czerwiu i wetknąć w tą rameczkę, żeby one chętnie mu przeszły do tej góry. Chodzi o to, że jak one mu zrobią miodnie i on patrząc, nie wiem, od dołu, ja nie wiem jak on to zobaczy, tak? Że tutaj jest mega zasklepiony taki okres, na przykład teraz, tak? Już całkowicie po pożytku minęła i ta wiosna, i ten rzepak, i to wszystko, i to wszystko, i to wszystko, no to on będzie mógł tą górę wybebeszyć, po prostu wyciąć sobie nożem,
i tak dalej, tą rameczkę sobie już wyciągnie. Ta rameczka ma tylko służyć jako zachęta do wejścia do przodu góry, tak? I one mu tu pobudują na to tego dzikusa, na to wszystko. On to wykroi i on wtedy przez tą górę, tak? Przez tą górę będzie mógł sobie robić różne rzeczy. Czy to im poda ciasta. Uważam osobiście, że nauczenie takie, że te pszczoły podglądamy nasze od góry i w ogóle, chociaż barci to jakby nie jest do końca pożądane, tak? Prawdziwej barci. To właśnie będą mogły mu służyć, że on albo tu położy jakiś, nie wiem, chociaż pasek z kwaskiem, tak? Szczawiowym. Czy to kwasek sobie trochę odparuje mrówkowy, tak? Czy to i tak dalej, jeśli będzie chciał takie rzeczy w ogóle. Czy to może liście położyć z pokrzywy, czy to może szczawiu nałożyć, czy to może je opryskać szczawiem od góry, tak? W tym momencie, no tu będzie miał po prostu taką miodnię i jak ją wytnie, to będzie mógł sobie czy to podkarmić słoikiem. Tą dziurkę wtedy sobie zatknie, tak? Ja mu tu, nie wiem, no ale ja tu nic nie będę mu dorabiał, bo to może wziąć kurczę kawałek, no siana, nie? I tu zatknąć i gitara, nie? Więc nic nie będę tu dorabiał, żeby coś tu dało. I co dalej? No i to będzie tworzyć to wszystko. A tu będzie miał ten szczelny, fajny tekielek, tak? I będzie mógł sobie w ten sposób manewrować. I będzie rewelacja. A tu będą sobie żyły na dzikusa. No i wystarczy, że no nie wiem, co 2-3 lata trzeba będzie to wykroić, nie? Tak jak na przykład okres, że jest akacja, to wykroić, czy po akacji wykroić, a później nie, niech sobie narobią od początku. Tak? Czy tam padną, to wykroić, nie? Więc to taka wizja i na tą rameczkę mu też tu dorobię i tą rameczkę mu też od razu dorobię, tak? Od razu mu dorobię, może nawet skrócę w niej wąsy, nie wiem co zrobię. Chodzi o to, żeby tutaj, nie? Mu jak najbardziej fajnie tu weszła, tak? Ja już gdzieś tu coś trenowałem, że to będzie pasować. I elegancko, nie? Żeby miał tą swoją rameczkę z zachętą. A dlaczego może rameczkę podpiąć pod daszek, nie? I do widzenia, tak? Więc tak to będzie wyglądało. I tutaj dorobię mu ewentualnie na sznureczku, albo jeszcze taki, że tutaj taką dopinkę, gdzie zrobię mu klin. Jakiś fajny klin mu zrobię, nie? Z takiego drewna jakiegoś może lepszego. Że w razie czego, jak mu trochę to się zrobi luźne czy coś, to on będzie mógł tu sobie podbić klin, tak? Czy tu wbić klin, na przykład pomiędzy te dwa, tak? Właściwie to fajnie też by było, jakbym na przykład tutaj trochę dłutkiem zrobił takie wejście, szczelinkę, żeby mógł wbić sobie ten klin. Wtedy on by to rozepchnął i już w tym momencie to by było w kupie, tak? Z tym, że patrząc na to, no to tu mu dorobię właśnie z tego pręta taką jedną rąsię, drugą rąsię. No i spróbujemy z tego pręta nawet coś tu wykombinować, że będzie miał jakąś zapinkę do tego, nie? Że tu zapinkę stworzymy. Nie wiem, nie? Żeby to było zamknięte. Tak? Żeby mógł sobie to zamknąć dobrze. Bo to ja wiem, że z takim drewnem różne rzeczy się dzieją i ona potrafi różnie już później zeschnąć. I czasami wtedy, jak mam tak barcz położoną u mnie w stodole, czy tam w garażu, mam dwie, to mimo, że ten właz ciągle włożę, to on samodzielnie wyleci, nie? To drewno pracuje i tak dalej i wyskoczy. Więc no tutaj będziemy coś, tu coś jeszcze zmontujemy. No i co jeszcze chciałem tak dopowiedzieć, a miałem tutaj jakąś jeszcze, będzie jakaś wizja. No drewno będzie troszeczkę przeszlifowane, delikatnie bardzo opalone i zrobione moją miksturą, tak, woskowo-olejowo. Aha, i jeszcze jedno z tego mojego takiego drutu typowego, co robię właśnie ściany trzcinowe, tak, czyli z takiego drutu od naciągania płotu. Tak, to drut będzie zrobiony tutaj podwójnie drut, a tu będzie skręcony i te uszka będą zrobione, oczka i pach. Żeby to tutaj wzmocnić, tak? Ale tym moim drutem wtedy srut i on aż się tak wbije, tak? W to drewno. No i w tym momencie, nie? Zrobimy takie wzmocnienie. Uważam, że to z tym drutem to jest dobra rzecz. Dołu nie będę robił, bo po prostu tu jest, nie ma rury, że ucieka, tylko jest zrobiona, że tutaj jest jakby dennica, nie?
taka gruba z tego bala i mam nadzieję, że to już nie rozpęknie, że to będzie się trzymać. Dlaczego kiedyś będzie coś mu chciało pękać, to właśnie by trzeba było dorobić mu ten drut, tak? No ale to, no to to jest taka wizja, nie? Będzie musiał sobie dlaczego poradzić. No i oczywiście ten pieniek był wycięty zimą, co pokazywaliśmy w filmik, a w tej chwili dokańczamy, tak? Chociaż widzę, że nie do końca wysechł na cud miód, prawda? No, no ale to można już obrobić. Tu góra już jest sucha, to aż i wadzę już też dużo, bardzo dużo z tego bala zeszło. No tak, no i to było właściwie to wszystko. Uważam, że porobiłem kilka tych bardziej tam dla siebie. Jedną tam coś sprzedałem, nie wiem, bo pan się już nie odzywał, co z nią tam tworzył dalej. Ale to, co u mnie stoi po prostu jedna w garażu i druga, no to ja widzę, ale to ze sosny, tak? No to ja widzę, co się po tym wszystkim dzieje, bo to jest kasztanowiec, z kasztanowca. Więc lepsze, dużo lepsze, tak? Pszczoły w kasztanowcach tutaj tu uwielbiają siedzieć i są różne drzewa, czy to jesiony i tak dalej, które też są dziurawe i w ogóle. Najczęściej pszczoły właśnie do kasztanowców. Tam jest wierzba jedna, co siedzą w niej pszczoły, ale to najczęściej widzę w tych kasztanowcach. I tak jak były ścinane drzewa przy drodze, to bardzo często w tych dziurach były plastry od pszczół, tak? Więc było to widoczne, że one tam siedziały, więc one lubią jakimś cudem akurat to drewno, tak? Więc będziemy się starać tutaj zrobić mu to jak najfajniej, prawda? I uważam, że jak tak bardziej zrobiona, że w taki motyw, to nawet spoko. I teraz, w razie czego ja na przykład bym robił kwasem, to ja po prostu ten dekiel, co jest na dole, że że włas od tyłu, który jest, to bym delikatnie go uchylił, tak, nie? I tam włożył jakiegoś kija, żeby to się trzymało, ale żeby na przykład od spodu, tak tu, nie, gdzieś, powstała jakaś szparka, że mógł trochę tym kwasem uciec, tak? I też by zrobił kwas, nie? Na potroku, więc są różne motywy. No ogólnie to nie ma być jakaś tam barć, że na drzewie, tak? Nie, nie. To po prostu bardziej w formie, że ta kłoda stojąca, że to będzie u niego przy domu, ale on chce mieć to też użytkowe, tak? Nie po to, żeby tylko stało i gniło, tylko chce się pobawić właśnie coś takiego i uważam, że taki motyw będzie pozwalał na to, żeby to tak zrobić trochę nowocześnie, nie? Że troszeczkę nowocześnie, tak? Troszeczkę nowocześnie tu zastosujemy, ale oczywiście te swoje główne gniazdo do zimowli będą miały dzikusa. Chodzi o to, że to jest jakby najważniejsze, tak? No i w sumie no to by było to wszystko, co chciałem wam przedstawić, jeśli chodzi o barć. Będziemy robić troszeczkę do niej inny daszek. Ona będzie miała mały daszek, tak? Taki prostokątny bardziej. I w tym daszku będziemy, zastosujemy trochę inaczej, zrobię taką, pierwszy raz zrobię taki daszek, że daszek będzie tak ukosem, że on będzie tak, nie? Ale tu będzie po prostu deseczka, a tu będzie dłuższa ścianka, to damy tak trzciny, tak fajnie, grubo, nie? Może nawet grubiej, niż robię w ogóle daszki, to skręcę na dziesiątki, nie? Że będzie super grubo, że zrobimy tak normalnie grubo tej trzciny, i będzie ekstra, tak? Więc taki mój pomysł. I na przykład uważam, że ten dekiel z tym wręgiem okrągłym jest bardzo fajny pomysł, bardzo. Tak? Uważam, że to jest lepszy pomysł niż po prostu dekiel okrągły, który leży na tym. To jest lepsze. To się w żaden sposób nie wysunie. Tu tworzy się jakiś taki kant, nie? Ja tego nie zrobiłem oczywiście jak w ulu, nie wiadomo jak dokładnie, bo to nie ma znaczenia. Ważne, żeby to tak pasowało luźno, tu, żeby mógł sobie pod ten i uważam, że to jest dobry sposób na to, żeby właśnie tak było, tak? Żeby tak było, no. Nie wiem, czy dorabiać od góry w ogóle jakieś pajączki, czy coś takiego się bawić. Uważam, że jeśli chodzi o motyw barć, to ja bym tego nie robił, tak? To jest wszystko drewno, tak? Dlaczego on może sobie też otworzyć tutaj, że tworzy mu się jakaś wentylacja, nie? Chyba, że będzie karmił właśnie od góry, to wtedy zatknąć tylko tą dziurkę. Jak zrobią miodnie, to też można im otworzyć tą dziurkę, tak? I tak dodatkowo. I uważam, że fajna koncepcja. Bardzo mi się podoba ten mój wylotek właśnie, że on jest taki szczelinowy, że wydłubałem tym dłutem coś takiego.
I w tym momencie, no, rewelacja, tak? Pokażę wam z bliska taka historia o... Właśnie, o, pyk, tak, że zrobiłem taki wyloteczek, daszeczek, tak, o, voilà, że tu jest tak, tak, dekielek, to wnętrze, nie? Myślę, że całkiem spoko. Tu jak mi na przykład już widzę, że drewno zaczęło pękać, to od razu już jak po obróbce teraz, to już tu poszedł wkręt na ukos długi. Tu poszedł wkręt na ukos długi. Nie? Żeby to się trzymało. Tu można stąd jeszcze rypnąć wkręta na ukos długiego. Nie? Żeby już w miarę, nie? Tu na pewno dorobię jakiegoś wkręta. Tak? No ale uważam osobiście, że jak zrobię ten pręt, to już będzie, znaczy, że drut w koło. Że zwiążę, to będzie najważniejsze, nie? Może nawet sobie narysuję. Słuchajcie, ładnie sobie narysuję. I wtedy pociągnę trochę piłą. Tak? Że zrobię taki rowek. I wtedy, że co się stanie? A, że ten drut mi ładnie wejdzie w ten rowek, nie? I wtedy jak ja to trochę przeszlifuję i potem opalę, przeszczotkuję już z tym drucikiem razem, no, że to będzie tak pasować. Bo to nie tyle, że ona ma po prostu stać i ten, gdzieś tam w lesie, tylko niego tak ma być ładnie, nie? Ma być ładnie. Tu akurat mam pana, który zbiera co roku ode mnie jakieś gadżety, czy to ult trzcinowy co roku, czy to właśnie teraz tą barć. Więc no, tak, więc u mnie to też tak wygląda, że najpierw wytnę zimą, później zobaczę, co się właśnie dzieje, gdzie jakieś pęknięcia i w ogóle, tak? I wtedy, jak już ją dorabiam latem, to uważam, że to jest najlepiej, nie? A póki takie drewno, na przykład takie, że na przykład mamy liściaste, czy to mamy jakieś twardsze liściaste, tak? To póki mokre, wyżłobić to wnętrze jest łatwiej, tak? A jakbyśmy mieli to robić na sucho, czy tak jak teraz już, to już by było tylko trudniej, nie? Chociaż ogólnie kasztanowca się bardzo fajnie dłubie. Polecam to drewno dla dłubaczy. Jest takie trochę powykrzywiane, i takie ma te dziobrony, że sękate. No ale ogólnie takim dłutem, no moje dłuta to, no co ja mam wam powiedzieć, no takie jakieś dłuta, tak, nic specjalnego, trochę podostrzone i fajnie idzie. I no, my tu nic jakoś specjalnie nie rzeźbimy, tak, tylko robimy coś tak po prostu jakby. Więc ja uważam, do obróbki jest bardzo fajne drewno to. Nie? Kasztanowiec mi się bardzo podoba. No i życzę wam, słuchajcie, miłego dnia, powodzenia, a jeszcze jak będę opalał ją od spodu, to ten dół opalę mocniej, tak? Mocniej opalę dół i w tym momencie, co się stanie? No, będzie mniej wody nasiąkać i w ogóle nie, ten dół to trochę mocniej, a już tą górę to będziemy coraz słabiej opalać, nie? Można powiedzieć, że tu to będzie tak muśnięta tylko tym ogniem, tak? No, i to było to wszystko i życzę powodzenia i miłego dnia.